Kroniki Myrtany, czyli modyfikacja, wokół której było więcej szumu niż przeciągu w domu Kyla. Ile razy mam wam powtarzać, sukinsyny, żebyście nie przebiegali przez moją chatę? Nie będziemy się jednak zagłębiać we wszystkie te zawirowania, afery czy problemy produkcyjne studia. Dziś chciałbym się wypowiedzieć na temat moda, którego z początku całkowicie odrzuciłem, by po czasie się do niego przekonać. Ale zacznijmy od początku. Obie części głównej sagi, ja mam tu na myśli Gothica 1 i Gothica 2 z dodatkiem, przeszedłem ponad 40 razy. W obu tych tytułach ograne mam setki godzin, a gry te są ze mną od podstawówki, gdzie nawet dziś, po tych wszystkich latach, co jakiś czas sobie do nich wracam. Przez ten okres cieszenia się tytułem pojawiło się kilka fanowskich modyfikacji. Zaciekawiony pobrałem kilka, które okazały się totalnym nieporozumieniem. Jakieś ruskie mody z pistoletami, jakieś polskie pseudomody z dubbingiem Iwony, czy jakieś jeszcze inne paździerze. Po którymś razie powiedziałem dość. Postanowiłem odrzucić scenę moderską tego tytułu, mając świadomość, że nikt do tej gry nie podchodzi w sposób poważny, a wszystko co wokół niej powstaje to paździerz, beka i cringe. Wtedy nagle dociera do mnie wieść, że powstaje jeden duży mod do Gothica. Ma zaoferować dojrzałą, wartościową historię, profesjonalny dubbing, a głosu mają użyczyć znane już na postacie. Brzmiało to pięknie już od czasów pierwszych plotek czy zapowiedzi. Czas mijał, zapomniałem o dodatku, by nagle jakiś czas temu sobie o nim przypomnieć. Fala materiałów z moda zalała YouTube, każdy go ogrywał, każdy chwalił. Ja postanowiłem odpuścić, ponieważ każdy nowy tytuł ma niedociągnięcia. Chciałem poczekać na pierwsze patche i ograć tytuł za jakiś czas. I dożyłem tego dnia. Przeglądając streama dostałem reklamę Kronik, do pobrania za darmo, a że aktualnie nie miałem żadnego innego tytułu do ogrania, to uznałem, że mogę trochę czasu poświęcić Kronikom i zobaczyć co tam w trawie piszczy, a dokładniej czy twórcy dopełnili obietnic. Po krótkim intro wskakujemy na statek, który płynie na tytułową wyspę Archolos. Uciekamy przed wojną z orkami, co jest fajnym tłem fabularnym. Na statku mamy kilku kompanów podróży, którzy tak jak my uciekają przed wojną. Towarzyszy nam też nasz brat, który jest główną postacią w grze. Sam początek gry intryguje. Kilka zadań na statku w przyjemny sposób wprowadza nas w nowe mechaniki gry, takie jak gotowanie czy wytwarzanie strzał. Na statku też zawieramy pierwsze znajomości, tak kluczowe we wczesnym etapie gry. Statek w końcu dopływa do wyspy, a my lądujemy w wiosce. Spędzimy w niej dosyć sporo czasu, ponieważ cały pierwszy rozdział toczy się właśnie tam. Wioska pełni kilka dosyć istotnych funkcji. Rozwijamy tu nasze pierwsze umiejętności, poznajemy miejskie legendy i zdobywamy pierwsze złoto, o które w modzie wyjątkowo ciężko z samego początku gry. To taka mała prywata z mojej strony, ale o złoto jest naprawdę ciężko i mogę się przyznać, że moje początki wyglądały tak, że sprzedawałem nawet jakieś jabłka czy jakieś grzyby znalezione w lesie, było tak biednie. I nie mówię tego jako minus, to naprawdę było mega immersywne i to naprawdę bardzo na plus, tylko tak jak mówię, no naprawdę jest ciężko z tymi pieniędzmi. I tutaj warto zaznaczyć jedną rzecz, tak jak w oryginalnej sadze Bezzi był wybrańcem bogów, tak Marvin jest zwykłym chłopakiem chcącym uniknąć wojny. Nie ma być bohaterem, który zabije smoka i uratuje świat. Wioska w przyjemny sposób nam to pokazuje. Z braku odpowiedniego słowa można powiedzieć, że w pewnym aspekcie nas poniża i wszyscy traktują nas jak śmiecia. I mówię to jako pozytyw. Ile razy można grać jako zbawca wszechświata? Kroniki Myrtany opisują historię rodzeństwa, które stara się przeżyć, nic ponadto. Na własne życzenie możemy oczywiście się wiązać w niektóre intrygi, ale wcale nie musimy. Co to znaczy? Otóż dołączając do gildii możemy przyjmować główne zlecenia fabularne, ale nie musimy tego robić. Możemy odrzucić te zadania, z czego skracamy sobie fabułę gry z 6 do 4 rozdziałów, wtedy koniec gry jest zupełnie inny, ale gra daje nam wybór, jak chcemy skończyć rozgrywkę. Prawda, jedna droga znacznie skraca nam czas rozgrywki, ale w dalszym ciągu jest to wybór, którego tak bardzo brakuje mi w grach. Coś co warto odnotować jako jeden z większych plusów świata to jego realizm. Mam to na myśli, że faktycznie jesteśmy w stanie uwierzyć, iż wyspa Archolos żyje. Twórcom udało się dodać tak wiele różnych wydarzeń, że przechadzając się z punktu A do punktu B, możemy trafić na wiele różnych losowych wydarzeń. A tu kogoś ktoś okradł, a tu ktoś potrzebuje pomocy, a tu nagle wyskakuje jakiś stary dziad i pyta, czy nie mamy drapaczki do pleców. Brakowało mi tego w sadze, że zmiany, czy to w świecie, czy w postaciach, były tylko między rozdziałami i były one symboliczne. Archolos skrywa od groma takich detali, gdzie zmienia się wiele elementów na mapie. Tutaj nagle ktoś wybuduje sobie stragan, tutaj nagle powstaje most. Świat żyje właśnie przez takie małe, można by rzec, nieistotne detale, które kolosalnie wpływają na realizm świata. Co do mechanik walki, to wiele się tutaj nie zmieniło. Podczas mojego pierwszego podejścia ruszyłem drogą najmniejszej linii oporu, czyli szermierz Araxos z mieczem dwuręcznym. I tak jak bawiłem się świetnie, tak odniosłem wrażenie, że ekipa dosyć mocno osłabiła walkę bronią dwuręczną.
Wystarczy podać przykład, że pod koniec gry posiadałem broń dwuręczną, która była nagrodą od Araxos za ostatnią misję dla gildii. Był to topór dwuręczny, mający bodajże 190 punktów obrażeń. Wszystko było dobrze do czasu, aż u piratów nie znalazłem broni jednoręcznej, która miała aż 230 obrażeń. Grę ukończyłem z dwuręcznym mieczem jakiegoś króla szkieletów, który miał tyle samo obrażeń co wcześniej wspomniany miecz piracki. Ale to w dalszym ciągu kłóci się z ideą, że broń jednoręczna jest słabsza, ale szybsza, zaś dwuręczna jest toporna, ale za to znacznie bardziej potężna. Napomnę tylko, że w kronikach znajdziemy odpowiednik szponu Beliara i tak, zgadliście, ta broń też jest jednoręczna. Kończąc kwestię mechanik walki. Aktualnie przechodzę grę jako mag i gra mi się przyjemnie. Różne bonusy z eliksirów czy pasywna regeneracja many z zestawu maga wody jest świetna. Czuć lekki niedosyt, bo run jest mniej niż w Gothiku 2, aczkolwiek jako rekompensatę przyjmuję system pisania zwojów i tą pasywną regenerację. Bardzo to uprzyjemnia grę jako mag. O samej fabule nie mówiłem zbyt wiele z jednego prostego względu. Jest zbyt dobra, by o niej mówić, bo mógłbym komuś zepsuć frajdę z samego jej odkrywania. Historia pełna jest zwrotów akcji, a finał mnie totalnie zaskoczył. Gra pełna jest detali czy nawiązań do pozostałej części Gothika. Wiele wątków pozostaje też ciężkich do rozwiązania za pierwszym razem, ponieważ skrywa drugie głębsze dno. Osobiście nigdy nie spodziewałbym się takiej jakości fabuły i zagadek na scenie moderskiej. Ilość pracy, którą włożono w ten projekt, przekracza granice wyobraźni. Chylę czoła przed ekipą, bo stworzyli coś naprawdę niesamowitego. Na miniaturce nazwałem grę lepszą od pierwowzoru i nie są to tylko puste słowa. Tak jak samą grę uwielbiam, tak nie ma ona żadnej głębi, od prosta liniowa fabuła, ale gdy miało się te 12 lat, to zachwycała jak mało co. Teraz natomiast, będąc już starszym i mając na swoim koncie tysiące godzin we wszelakich grach, głównie fabularnych pokroju Days Gone, God of War czy Life is Strange, człowiek oczekuje już nieco więcej od tła fabularnego. Kroniki biją na głowę pod tym względem podstawkę, dając historię dorosłą i pełną mrocznych wątków pobocznych. Dodane mechaniki tworzenia strzał, pisania zwojów czy gotowania powinny znajdować się w podstawowej grze. Tymczasem doczekaliśmy ich dopiero w modzie. Czajcie? 20 lat czekania, żeby sobie zrobić potrawkę z chrząszcza. Potrawka z chrząszcza a la snaf, z ryżem i grzybami. Chcesz, żebym się pożygał? Nie musisz tego jeść. Po przejściu gry zadałem sobie pytanie, ile czasu minie, nim ogram tego moda drugi raz? Sam siebie zaskoczyłem, bo ochotę na drugie podejście miałem już następnego dnia. Kroniki Myrtany spotka podobny los, co kiedyś spotkało Gothika 1 i 2. Czyli będę sobie wracał do modyfikacji co jakiś czas, próbując różnych ścieżek fabularnych. Na koniec kilka słów o bugach, których praktycznie nie doświadczyłem. To prawda, prawie utonąłem w siedzibie straży, ale udało mi się wypłynąć z tego błotnowego jeziora. Można natomiast trafić na kilka błędów w zadaniach. Od razu na myśl nasuwa mi się zadanie z posążkami Innosa. Mianowicie w śledztwie, które prowadzimy, by wyjaśnić ich pochodzenie, dostajemy zadanie, by udowodnić nasze umiejętności pracy w drewnie. I tutaj zależnie od wyboru, czy zostaliśmy strażnikiem, czy gońcem gildii Araxos, tak rozwiązanie tego zadania będzie inne. Jeśli zostaliśmy gońcem, to wystarczy zagadę do naszego kumpla, który sobie struga ścierwojada z drewna. Co natomiast jeśli zostaliśmy strażnikiem? Wszystkie solucje w internecie prowadzą właśnie do struganego ścierwojada, a w sieci wiele osób twierdzi, iż quest jest zbugowane i nie da się go zrobić. Sam miałem z tym zadaniem problem i szukałem odpowiedzi w internecie. Zdesperowany nawet piłowałem drewno, licząc, że da to jakiś wpis w notatniku. Rozwiązaniem zadania jako strażnik było przyniesienie drewnianego miecza treningowego, który dostajemy w pierwszej misji jako strażnik. Większość osób wyrzucała ten miecz, by nie zajmował miejsca w ekwipunku, a był on właśnie kluczowy do wykonania tego zadania. Zazwyczaj przedmioty do zadań są niemożliwe do wyrzucenia czy sprzedania. Miecz jednak możemy wyrzucić, co skutkuje zaprzeczeniem tej misji. Dodatek jest do pobrania za darmo ze Steama i Goga, a do działania wymaga tego Gothika 2 z dodatkiem. Sam mod zapewni wam zabawę na około 70 godzin, z czego ja sam na Archolos przesiedziałem ponad 150. Z czystym sercem polecam Kroniki Myrtany, najlepszy mod, w jaki grałem.